Karolina Nowakowska, Head of Business Highway. RTB, czyli Real Time Bidding, to metoda zakupu mediów w modelu giełdowym, który kształtowany jest przez popyt i podaż. Co to znaczy? Generalnie oznacza to, że reklamodawca może zdobyć odsłony za maksymalnie tyle, ile uważa za opłacalne. No i tutaj warto dodać, że dzięki RTB reklamodawca nie kupuje kota w worku, ale może zakupić indywidualną odsłonę, czyli konkretnego użytkownika, w czasie rzeczywistym. Żeby zrozumieć, czym dokładnie jest ta metoda, powinniśmy wiedzieć, jakie elementy składają się na jej ekosystem. Są to m.in. platformy SSP, czyli Supply Side Platforms, których zadaniem jest optymalizować dochody wydawców. Platformy DSP, czyli Demand Side Platforms, dzięki którym kupuje się odsłony pojedynczego internauty. No i tutaj dodatkowo także sami reklamodawcy oraz wydawcy i dostarczyciele danych. Początki RTB sięgają 2009 roku, kiedy to pierwsze kampanie w tym modelu startowały w Stanach Zjednoczonych. W 2010 roku z możliwości, jakie oferuje Real Time Bidding, zaczęto korzystać w Europie, a do Polski RTB zawitało w 2011 roku. Jeśli chodzi o dostępne zestawienia i dane na temat RTB, i wartości są bardzo różne, ale wszystkie bez wyjątku prognozują wzrosty. Real Time Bidding to obecnie najszybciej rozwijający się segment w sektorze reklamy cyfrowej w 2013 roku. Tutaj według raportu International Data Center wydatki RTB do 2016 roku wzrosną o 59%, a raport strategiczny IAB Polska pokazuje, że oczekiwana roczna stopa wzrostu dla wydatków na RTB w latach 2011-2015 wyniesie 70,5% w USA i 113,5% w Europie. Tutaj podobne tendencje zauważamy w Polsce, choć jeszcze ich skala jest dużo mniejsza. Obecnie na rodzinnym rynku obserwujemy dużo większe zainteresowanie reklamodawców modelem RTB niż jeszcze 2 lata temu. Rynek przekonuje się, że jest to wygodny sposób realizowania kampanii, a jeśli dodatkowo automatyzowany zakup mediów jest odpowiednio optymalizowany, staje się on niezwykle skuteczny i efektywny. No cóż, początki RTB w Polsce były ciężkie. Real Time Bidding zdecydowanie traktowany był po macoszemu i kojarzył się ze zrzutami, tak zwanym black boxem, w którym klient nie widział, gdzie wyświetlana jest jego kampania, a co za tym idzie, jakość uzyskiwanego w ten sposób ruchu była po prostu marna. Powodem słabych opinii było to, że o ile rynek reklamowy kładł duży nacisk na jakość i efektywność realizowanych kampanii, o tyle jeszcze do niedawna te dwie kwestie w przypadku RTB miały się niestety bardzo słabo. Wynikało to z nieodpowiedniego podejścia do sprzedaży powierzchni w tym modelu. W tej chwili widzimy, że duże zmiany właśnie zaszły, jeśli chodzi o model RTB. Mówię tutaj o pozytywnych zmianach pod względem podejścia reklamodawców do zakupów modelu RTB, co generalnie bardzo cieszy. Tak, zdecydowanie RTB działa, jeśli oczywiście umiejętnie optymalizujemy kampanię. Sama metoda automatycznego zakupu ruchu to zdecydowanie nie wszystko. Potrzebni są doświadczeni ludzie, którzy potrafią w odpowiedni sposób przygotować kampanię i monitorować jej przebieg, czyli na jakich sajtach emitowana jest kampania dla klienta, jakie kreacje są najbardziej efektywne itd. Z naszej perspektywy bardzo ważna jest analiza zachowań użytkownika, jego preferencje i zainteresowania. Kolejnym istotnym elementem, który wpływa na skuteczność prowadzonych w RTB kampanii, jest możliwość korzystania z odpowiednich technologii. Dla przykładu w Highway'u mamy dostęp do wszystkich platform SSP w Europie, co realnie zwiększa efektywność naszych działań. Wyzwaniem, jakie stoi przed markami takimi jak Highway, które działają w systemie RTB, jest przekonanie rynku do tego wygodnego i skutecznego modelu zakupu, który jest idealnym wsparciem kampanii display. Dobra optymalizacja, dbałość o jakość kontentu oraz rozwiązania technologiczne i nasz know-how to kwestie w Highway'u, które chcemy eksponować i rozwijać jak najbardziej. Dziękuję bardzo za rozmowę.